Dzisiejszy przepis powstał w wyniku pewnego problemu, który pojawia się w każdym, wydaje mi się, gospodarstwie domowym, a mianowicie kupujemy na co dzień pieczywo i z każdą chwilą, przynajmniej ja, zacząłem zauważać, że dużo pieczywa się marnuje i je wrzucamy. A gdzieś tak jeszcze genetycznie czuję jakby szacunek do chleba i ciężko jest mi wynosić ten chleb na śmietnik, pomimo tego, że no jest ten kontener bio, gdzie można ten chleb wrzucić. Postanowiłem go zbierać i mam taką torbę, do której zbieram jakby suchy chleb. Takie kostki go kroję i słuchajcie, i opłaciło się. I wydaje mi się, że no w ogóle mniej kupuję tego pieczywa, po prostu tyle, ile myślę, że zjem, ale no zwykle jednak te pieczywo pomimo wszystko zostaje. Dlatego pogrzebałem w starych kasetach magnetofonowych i znalazłem taką kasetę Orwo jeszcze produkcji NRD z 1978 roku i znalazłem coś rewelacyjnego, zapis ze wsi jakiejś, nie pamiętam nawet nazwy tej wsi, gdyż tam nie jest wymieniona, jakiejś takiej starej wyprawy etnograficznej, znaleziona kaseta była w domu, nie wiem, czy to wujek, ciocia, nie wiem, kto przeprowadzał te nagrania gdzieś na jakiejś tam podlaskiej wsi, gdzieś pewnie przy granicy z Białorusią. I słuchajcie, i rewelacja, dlatego że już wiemy, że nawet to my, Słowianie, już przed tymi zupkami chińskimi, które po złoty 50 zł można kupić w Biedronce czy tam Tesco, już nasi przodkowie mniej więcej posiadali również coś podobnego, a na pewno o wiele zdrowszego. Słuchajcie, z wypowiedzi babuli, która mówi o pewnej potrawie, którą zawsze, gdy jej mąż chłop przychodził z pola po żniwach i domagał się jedzenia, na szybko, ona na szybko robiła mu kapun. I ten kapun dzisiaj wam pokażę, jak zrobić. To jest jakby no słowiańska zupa błyskawiczna, tak bym ją nazwał. Słuchajcie, co będziemy potrzebować do tego, żeby zrobić nasz kapun, czyli naszą słowiańską zupę błyskawiczną. Właśnie ten chleb, suchy chleb, który zbieramy, nie wyrzucamy, staramy się nie wyrzucać. Trochę skrojonej w kostkę cebuli i trochę boczku. Może być słonina. Pierwotnie to była babula, mówiła, że to jest słonina. Ale no, w Stokrotce byłem rano, nie ma słoniny w Stokrotce, więc kupiłem kawałek boczku i to generalnie wszystko, jeszcze odrobina soli do podsmażenia boczku i cebuli. Słuchajcie, zaczynamy. I woda, którą nastawiam, żeby mieć też wrzątek. Słuchajcie, woda nastawiona, odpalam patelnię i za chwilę zaczynamy. Woda się nam gotuje. Chleb suchy, akurat w moim przypadku żytni, wsypujemy do takiej miski. To wygląda, można by stąd już wysypać, ale pokazałem wam, żeby to tak jakoś bardziej widocznie wyglądało. Więc można z takiej torby, z której zbieramy chleb, wysypujemy do michy trochę kostek suchego chleba. Czekamy, aż nam się woda zagotuje. Tak, wrzątkiem zalewamy nasz chleb. O tak. I przykrywamy miską. I w tym czasie wrzucamy cebulę. Odsunę, bo nie będzie widać. Wrzucamy cebulę na patelnię. Niech nam się zarumieni. To czyli pieprz i sól. Ja to zwykle, jak już wam mówiłem wcześniej, zawsze tą cebulę na początku już przesalam. Ponoć wtedy ona lepiej dochodzi.
I cebula nam się tu ładnie smaży. Orwo, DDR, oryginalna niemiecka kaseta. Film, znaczy nagranie z 1978 roku, ale sama kaseta z 7 januara, czyli stycznia 1976 rok. Niesamowite są odsłuchy z takiej analogowej kasety, naprawdę. I warto zachowywać takie rzeczy, bo gdyby nie ta kaseta, nie zrobiłbym tego dzisiaj przez tu kapun. Wpiszcie do internetu kapun i zobaczycie, że w polskim internecie praktycznie nie ma informacji na temat kapuna. Jest jeden przepis z Radia Białystok, pani Henia czy Miecia z okolic Mielnika nad Bugiem robi ten kapun. Podobnie jak ja, ona dodaje jeszcze listek laurowy tutaj. Ja raczej preferuję tradycyjny, klasyczny kapun. Tak, cebula nam się już zasmażyła. Dodajemy boczek, a pierwotnie, klasycznie zupełnie to powinna być słonina. Oczywiście można zrobić kapun w wersji postnej, już nie mówię wegańskiej, wegetariańskiej, bo to jest zbyt skomplikowana dla mnie, dla Janusza tematyka, więc postny kapun na samej cebuli i też będzie dobrze, ale ja dzisiaj na bogato, bo przede mną dzisiaj ciężki dzień, więc co prawda nie idę w pole orać, ale idę orać do korpo, więc słuchajcie, trochę boczku na cały dzień mnie wzmocni. Przysmażamy odrobinę pieprzyny ziołowym. Wystarczy. Tu już nasz kapun dochodzi. Och, ten boczek pachnie z cebulą, kurde. Dobra. I teraz tak. Wyjmujemy to. Dodajemy. Nasz boczek słoninę z cebulą. Odrobinkę. Zamieszczamy. I jeszcze nie jest sezon, nie mam świeżej, ale odrobinkę przynajmniej suszonej natki pietruszki. No cóż, zobaczmy, jak to wygląda teraz. Przemieszajmy trochę. Super to jest. Trochę dosolić oczywiście można. Ja to trochę dosolę jeszcze. Ale powiem wam, że strawa syta. Rewelacja, ten chleb jest świetny. I mamy jakby danie w jednej misce. Świetne to jest. Przepraszam za to siorbnięcie, ale jeszcze gorąco mega. Samej zupy chcę spróbować. Super to jest. Takie czuję się po prostu czysto słowiański taki smak. Naprawdę polecam wam, zobaczcie. Nie kupujcie zup błyskawicznych, chińskich. Róbcie zupy błyskawiczne, słowiańskie. Na razie hej, sup i zapraszam za tydzień. A ja zabieram się za syte, słowiańskie śniadanie. Hej!